No cześć, Cindy StarCraft, jedziemy dalej. Gram na Master Terran, Barkot, jak widzicie, ukryty osobnik jakiś, który sobie lubi grać. Lubi grać, nie ujawniając swojej tożsamości. Ale to czasem da się ustalić. Jak się chwilę pobawimy w detektywa, to czasem da się to zrobić. A to też niekoniecznie musi być ktoś jakoś, powiedzmy, dobry. A fajnie, że dostaje jakiś tam Grandmasterów co chwilę, bo gry są ciekawsze. Chodzi mi, żeby takie coś tutaj zagrać ciekawego. Może się... A, dobra, zagram. Spróbuję przynajmniej zagrać coś innego niż zazwyczaj gram. Bo czemu by nie? Także buildy prosto z Korei. No chyba, że go popsuję, no to wtedy będą nie prosto z Korei, tylko tak jakoś, nie? Chyba, że z tej północnej będą. A nie, jeszcze nie. Bo tutaj robimy najpierw Nexus. Byście się zastanawiali, czemu tak na lewo patrzę, to tutaj mam taką lekką ściągę. Ale też tutaj muszę powiedzieć, że to zagranie, no nie grałem tak dużo razy, więc nie czuję się jeszcze jakoś tak, że to dosłownie wszystko pamiętam co to sekundy. Ale no, jakiś zarys na pewno tutaj będzie, taki jak to wygląda. Oczywiście mam to w zeszycie zapisane, a nie na drugim monitorze, chociaż mógłbym to na drugim monitorze w sumie robić. Ale teraz się przyjemnie nagrywa, wam powiem. Nic mi nie wadzi, nic mi nie haczy. Słucham sobie muzyki. Miód maliny. A tylko trochę gorąco jest, bo... Taki mamy klimat. No nie wierzę, on zrobił mi Olina z środka. No nie wierzę. Chyba tak, ale to idę. Odbiegam, bo on jeszcze częściowo strzela w Nexusa. I wtedy Stalker mniej obrażeń dostaje. Aha.
Nie no, to jest po prostu on z maina to zagrał, bo to wiesz, on na tego za mało. We are one with the shadows. We. No śmiesznie póki co idzie. Nietypowo bardzo. No dobra, tutaj jest. Research complete. No pewnie dlatego to zrobił, bo miał blisko strasznie do mnie. O, już tutaj się nawet zastawia. Tutaj dalej robię proby, no bo jak już tak zauważył, co zagrywam, no bo no to się to raczej nie może udać. Tak, nie może się raczej udać. Próbować warto na pewno. Też kurczę. We agree. Must construct a distance. I'm here. Additional pylons. Research complete. But... Kurczę, supply block jeszcze. Tego nie planowaliśmy. Aha, ała. O nie, zbyt dobrze jest tutaj przygotowany. Aj. No i właśnie dlatego takie build ordery mają swoje słabości. Ale dobrze mu nawet to poszło właśnie na początku, takie rozproszenie mnie. No statystyki ma niezłe, 50 na 27, no to mógł być akurat ktoś nawet bardzo dobry. No to mógł być, dobra, GG! Dzięki. A, i to jest też właśnie dobry przykład, co teraz było, że lepiej takie zagrania robić nie na ladderze, tylko jak mamy turniej, mamy best of 3 albo best of 5, czyli jak więcej niż jedną mapę z kimś mamy zagrać, to wtedy można zaryzykować i w taki sposób właśnie otworzyć, ale to też tylko na dużych mapach typu... No Frosta już nie ma, ale na tej mapie nie jest taki zły, tylko że właśnie można mieć trochę niefart z pozycjami, bo on był strasznie blisko mnie i mógł sobie na coś takiego pozwolić też, także trochę miał farta. GG!